Witam was bardzo serdecznie, jestem oczywiście Kroxy, na CSGO Skin się znajdujemy się i dzisiaj Road to, no mam nadzieję, co najmniej tutaj 10 tysięcy na CSGO Skin się posprzedajemy. I temy z poprzedniego filmu i dzięki jeszcze kasie, którą mamy w balansie, mamy 9400 zł, dlatego mamy eventowe tokeny, których zapomniałem wydać w poprzednim filmie. Zdobyte oczywiście tutaj z evenciku, więc zrobimy to dzisiaj. A jak ty oczywiście chcesz sobie wygrać dzisiaj skina, jak i również każdy inny dzień, bo skrzyneczki u mnie codziennie, to jak chcesz wygrać skina, to dzwonę, łapa w górę pod filmem, komentarzyk napisz z jakąś propozycją na kolejny film. I jeden z najbardziej kreatywnych komentarzy dzisiaj wygrywa, może zrobimy coś takiego. Do tego oczywiście udostępnij film, dołącz na DCK i użyj kod KROXYNCYSGOTCINCI. Jak jesteś osobą pełnoletnią, kliknij, zaloguj się z linku zapisu i kliknij sobie tutaj w doładuj, klikasz tutaj o i wpisujesz pięknie kodzik KROXY przez 2x. 10% więcej do każdej wpłaty ci to daje, oczywiście również 2,50 dla nowych użytkowników, więc jak chcesz sobie skrzynką zakręcić, potwierać, to jak najbardziej zapraszam, a już niedługo będzie do wygrania kosa dla osób wpłacających, więc no coś pokminimy, jestem na etapie, że tak powiem, kminienia tego konkursu, więc daj znać, co o tym sądzisz, czy chciałbyś coś takiego. I przypominam, że osób, że co? Więc, że konkurs dla osób pełnoletnich wtedy był, bo no oczywiście, żeby na dyskusji się grać, trzeba być osobą pełnoletnią, tak? Kolejne otwarcie. Daje nam 20 zł. Tak średnio bym powiedział. Tak mocno nawet średnio. Tak przeciętnie. Diablo Pizza Case. Tutaj niezbyt się... Chociaż kurczę... No nie, no wyszliśmy na minus. To taka... No... No nie podoba mi się to. 40 zł kosztuje mięsna pizza, że tak powiem. Więc próbujemy. Zobaczymy, co z niej uda nam się wyciągnąć. No mam nadzieję na jakieś skiny, które będą jednak coś kosztować. 152 zł, ej, bardzo ładnie. No i zobacz, to jest otwarcie, tak? Tutaj mamy do trafienia w ogóle rękawice, mamy kosę jakąś, mamy kałacha, gold arabeska, no, kosztuje 10 tysięcy, 11 prawie. Więc fajnie by było trafić takie coś. No do tego co? No MK z, nie operacji, tylko z kolekcji jakiejś? Tak mi się wydaje. No ale mamy też limitowane skrzynki. No i zobacz to, stare skrzynki za 150 zł. Ostatnio przetestowałem ją, tylko że to jest taka, wiesz, mamy tutaj z 1% na profit. No z 1,5, można powiedzieć, że z 1,5. Tylko jedno takie otwarcie, stare, kosztuje 450 zł, więc no sporo. Ostatnie otwarcie. Będziemy sobie może co jakiś czas próbować i może w końcu uda nam się zostać milionerami. No póki co niestety musi to poczekać i trochę niestety no już przegrałem tutaj tego, co tak naprawdę miałem. Zjedźmy niżej. Kurczę, no trzeba spróbować tutaj jakoś do tego wrócić. AWP 50-50. Spróbujmy. 300 zł za 3 takie skrzynki płacimy. Jest redline, czyli będzie to otwarcie albo na 0, albo delikatny minus. No właśnie, jedna albo parę redline tutaj niestety na tego nie zmienia. Żeby tutaj wyjść na plus, otwierając 3 na raz, no to właśnie! O to chodzi! Chciałem powiedzieć, że 2 AWP redline wystarczą, ale 3 to już w ogóle jest kosmos. Tutaj zobacz, 322 zł. To jest znowu 322. No jest jeden redline, więc aż takiej tragedii nie ma. No hiperbiliścik 162. No tu prawie. No te Battlescare to na pewno nie, ale Battlescare kosztuje... Wow, no sporo. Mamy znowu 2 AWP i znowu 2 AWP! Okej, okay. To niestety bez profitu, znowu AWP-a, redline, znowu redline, no i znowu 2. Może w końcu 3 by tutaj poleciały, nie podpuszczam, ale fajnie by było tutaj w ogóle piękne otwarcie, prawie 5 stówek z takiego pojedynczego strzału. I w naszym balansie muszę zerknąć ile? No 700, no kurczę, cały czas w tej tutaj granicy balansujemy, no jeszcze z kilka otwarć myślę, że mogę tutaj się pokusić. Kurczę, myślałem, że to będą 2 redline. No jest hiperbestia jedna. Jest jeden redline, jest profit. Jest AWP jedna, hiperbestia. Kurczę, no chyba bym odpuścił, wiecie co? No tak, kurczę. Tak, coś nie czuję tej skrzynki dzisiaj, coś nie czuję. No beast, 150 zł kosztuje jedna. Tu już w ogóle jest naprawdę mocno. Skiny mocne. Welcome to the jungle, Medusa, Dragon Lore. No i ja nie mogę. Takie skiny, że... Aż chciał się zrymować jedno słowo, ale uznajmy, że jestem family friendly, tutaj, że tak powiem, content creatorem, otwieraczem skrzynek dla mojego kochanego widza, tak? 450. No...
no z tą szyją, no tutaj też tak wiesz, idzie jak krew z nosa trochę. No ale zobaczmy, może tutaj się coś zmieni w jakimś otwarciu. 193 zł, tutaj 200, no 700 ładnie, ta buba chyba tutaj oddała najwięcej. 400, no tu emeczka player 2 dużo jednak robi, no ale taki duży plus, takie efekty wow, to tu jeszcze nie było, co mi się bardzo nie podoba. Tesla mądź, żeby na battle iść, wiesz. No tak mi się wydaje, tak mi się wydaje. No te skrzynki to nie ma co nawet tu rzucać, no ale trzeba zaryzykować, no. Trzeba w życiu czasem zaryzykować, wiesz co chodzi. Co? Z ciaskosa na koniec? No dobra. Będzie głupi, ja wiem, ale weźmy underdog. Ostatnio mam takiego pecha, więc... No nie wiem, no czuję, że to będzie moje. Tak czuję to, wiesz. Chciałem coś powiedzieć, ale zapomniałem co. Czuję to w kościach, tak to się chyba mówi, nie? Okej. Okay. Zaczynamy bardzo tragicznie, znaczy dobrze. Kolejna skrzynia. Okej. Okay. No, co? Czemu ten, nie? To nie tak miało być, halo? Proszę tu zaprzestać. Zaprzestać swoich czynów. No ten, nie. A... Dlaczego zawsze muszę No może? Aha, nie wiem, dlaczego zawsze muszę przegrywać? No patrz, teraz ani bym nie wygrał, ale jakbym... Nie wygrałbym ani na tym trybie, ani na tym. Bo byłem w środku w każdym z tych, nie? Ja nie mogę, no. Miało być road tu 10 koła, stary. A wyszło jak zawsze. Co ja robię nie tak? Proszę mi powiedzieć. 575 zł, glove case. Okej, okay, no przeciętnie, będzie to z minus ze stówkę. Ej, te rękawice naprawdę nie są złe, field tested. One pasują do jakichś slaterów i tak dalej, a kosztują chyba nie jest tak dużo, dobry pogląd. No i co, zobaczmy teraz, jak nie otwierać skrzynek. Wydaje mi się, że dosadnie to dzisiaj pokazałem. Czasem trzeba przegrać też. Czasem trzeba przegrać, żeby czasem coś wygrać. No wczoraj ładnie sypnęło. To muszę przyznać. Ładnie sypnęło, no ale dzisiaj... Gdzie mogę sobie pozwolić jeszcze na skrzynkę Royal co najwyżej na 4 osoby. No dam jeszcze raz tego underdoga, może, że tak powiem tutaj... CSGO skinsik się zlituje nad wujem Kroko. No mam taką nadzieję. Proszę. Ja, tak ładnie proszę, nawet oczka takie wiesz, takie. Zrobię. Proszę. Dla wuja. Jeden strzał dla wuja. No to nie będzie moja. Myślę, że przegrałem o 10 zł. Przegrałem o 10 zł. No. A, idź pan. Dzięki za oglądanie. Widzimy się jutro. Siema.